Cześć, pytaliście, kto z za kamery mówi, tak, to ja. Zmieniliśmy troszkę plany, ze mną nasz prezes zarządu Radosław Ratajszczak. Miało być akwarium. Na szczęście przyszliście bardzo tłumnie, więc mało miejsca w akwarium zmieniliśmy. Dzisiaj odcinek będzie o danielach mezopotamskich. Przeciekawy, arcyciekawy, mega ciekawy gatunek. Te najciekawsze wątki przedstawi nasz szef. Was zapraszam, przyłączajcie się, dajcie znać, czy nas słychać, czy nas widać. Ja będę zerkać na komórkę, sorry. Wiecie, nie ma lekko. Muszę sprawdzić, czy jesteście z nami. Zapraszajcie rodzinę, znajomych, niech się przyłączają. Jak tam jest dźwięk? Halo, panie operatorze obrazu. Czy nas słychać, czy nas widać? Dajcie znać. Ja już sprawdzam, czy jesteśmy. No, jest już trochę osób. Pomachajcie do nas, zaprosiliście rodzinę i znajomych, wrzuciliście obraz na telewizor, żeby dobrze widać, było wszystko. Hello! Kto tam jest z nami? Pokażcie się. O, proszę bardzo, nasza koleżanka na początek, Ania. Cześć, Aneczka. Kogo tam jeszcze mamy? O kim będziemy dzisiaj mówić, przypomnijcie? O danielach mezopotamskich. Bardzo ciekawy gatunek. Taka trochę dziwna nazwa, ale Mezopotamię chyba każdy zna. Międzyrzecze, między Eufratem a Tygrysem. Cześć, Ania. Przybliżając region. Cześć, Marcin. Cześć, Janek. Cześć, Marta. Cześć, Ewelina. Cześć, Cyprian. Dobrze, że nas dobrze słuchać i widać. Jeszcze chwilkę poczekamy, także dawajcie znać, dołączajcie do nas. Z tyłu już widzicie nasze Daniele, w tym zeszłorocznego malucha, który już trochę podrósł. Czekamy w tym roku, że się pojawi jakiś maluch, jeszcze jeden. Trzymajcie kciuki, żeby był. No i odwiedzajcie nas, słuchajcie, pogoda jest cudna. Do zoo można przychodzić, normalnie jesteśmy otwarci od 9 rano. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą koniecznie maseczki, ponieważ w pawilonach, czyli między innymi w Afrykarium, wszyscy chodzimy w maseczkach. Pandemia się nie skończyła, dbamy o swoje zdrowie. Tak? No to uwaga, uwaga, oddaję głos szefowi, panie prezesie, daniele mezopotamskie. Daniele mezopotamskie, zwierzęta niezwykłe, aczkolwiek pewnie każdy daniela zna, przynajmniej ze słyszenia. Albo z widzenia, bo w Polsce daniele także żyją, nie są gatunkiem rodzimym, są gatunkiem wprowadzonym, ale to nie te. Daniel danielowi nierówny. Daniele mezopotamskie kiedyś żyły w ogromnej przestrzeni od Afryki Północnej, od Tunezji, przez całe wybrzeże Morza Śródziemnego, dzisiejszy Izrael, dzisiejszy Liban, Syrię, aż po Irak. No, było ich tam zapewne kilka milionów. Niestety, ze względu na to, że były praktycznie największymi zwierzętami, które tam żyły, cieszyły się wielką popularnością wśród myśliwych i właściwie już w okresie powojennym nigdzie ich nie było. W latach 60. znaleziono małą grupę tych danieli, która przetrwała na wyspie Dasztenaz. Ta wyspa leży właśnie w dorzeczu Eufratu i Tygrysu, na terytorium częściowo Iranu, częściowo Iraku. Było ich 24. Objęto je ochroną, zostali powołani specjalni strażnicy i ta populacja powoli się odbudowywała. Nie odpowiada to na pytanie, skąd się wzięły u nas, a to jest dłuższa historia i związana z przemysłem samochodowym, co dziwne. Szachin Szach Iranu był bardzo znaną postacią i miał dobre kontakty z wieloma władcami, przemysłowcami na całym świecie, a jego serdecznym przyjacielem był pan George von Opel, właściciel firmy Opel z siedzibą w Kronbergu. Wówczas miał tam swój pałac i prywatny ogród zoologiczny. Jego marzeniem jako myśliwego było pozyskanie kilku tych danieli. No i rozmawiał z Szachin Szachem wielokrotnie i wreszcie Szachin Szach się zdecydował, żeby 3 takie daniele przesłać do prywatnego zoo w Kronbergu. I tam trafiły te 3 osobniki, zaczęły się dobrze rozmnażać, grupa urosła, no ale nie najlepiej zaczęło się dziać w Iranie. Szachin Szach musiał odejść, nastąpiły zmiany rewolucyjne. No niestety później nastąpiła wojna między Irakiem a Iranem, a wyspa Dasztenaz znalazła się w środku walk.
No i tu po raz drugi wkroczyły siły niezwykłe, bo siły militarne, ale nie Iraku i nie Iranu, tylko Izraela. W tym kraju ten gatunek żył kiedyś i marzeniem Izraelczyków było osiedlenie go powtórne. No nie mieli skąd tych danieli wziąć. Zagrożenie dla nich na tej wyspie było ogromne. Ta wyspa była bombardowana, było tam wojsko. W związku z tym zorganizowano specjalną taką wyprawę, ekspedycję z udziałem wojska, helikopterów wojskowych i kilku specjalistów od imobilizacji i odłowu zwierząt. Udało się odłowić 5. To było w samym środku walk, w samym środku wojny. Te 5 zostało wywiezionych do Izraela i one po dziś dzień tworzą grupę niezależną od grupy tej z Kronbergu. I dzięki temu te zwierzęta przetrwały. W tej chwili już wypuszczane są na terenie Izraela, jest około 50 w stanie naturalnym. Jeżeli tylko wystąpią ku temu warunki, będziemy się starać również z Europy nasze daniele wysyłać na przykład do Iraku czy do Iranu. Na razie jeszcze o tym mowy być nie może, ale historia na niezły film sensacyjny. Na pewno. Panie prezesie, dzieciaczki się pytają o cechy gatunkowe, czyli wielkość, masę ciała, takie dane czy możemy podać? Możemy. Ten daniel jest nieco większy od naszego, daniela europejskiego. Byki osiągają wagę nawet 60-70 kg, łanie 30-40. Jak wszystkie daniele jest cętkowany, za wyjątkiem tych odmian białych, ale to są domowe zwierzęta. Latem te cętki są bardzo wyraźne, no bo środowisko wygląda inaczej. Zimą, kiedy wszystko jest suche, one przybierają taką jednolicie brązową barwę ciała. Tych cętek nie widać, widać je bardzo słabo. Charakterystyczny jest ten biały ogon, który jest sygnałem, taką flagą sygnałową. W momencie, kiedy stado jest w kontakcie, te ogonki cały czas się ruszają i na nieco ciemniejszym tle je bardzo dobrze widać i stąd wiedzą, gdzie kto jest w danej grupie. W hodowli nie sprawiają nam większych problemów, jak wszystkie jeleniowate lubią owoce, lubią warzywa, ale głównie liście, zielonka, to są ich ulubione przysmaki. No, tak jak mówiłem, w Europie w tej chwili jest ich około 300 w ogrodach zoologicznych, więc... To nie za wiele. Nie za wiele, ale nie jest to już bezpośrednie zagrożenie wyginięciem. Niestety nie mamy danych z wyspy Dasztenas od wielu już lat. Ta wyspa została zajęta przez wojsko, no bo jest w tej strefie przygranicznej między Irakiem a Iranem i niestety żaden badacz nie może się tam udać, żeby je policzyć. Także nie wiemy, co czyli się dalej dzieje. Hodujemy, żeby zabezpieczyć i jeżeli będzie okazja, to postaramy się przyczynić do tego, żeby wróciły do natury. No nie okazja, ale zostaną spełnione warunki, bo żeby jakiekolwiek zwierzę wypuścić z powrotem do natury, muszą zaniknąć czynniki, które spowodowały jego wyginięcie. Mm-hmm. Tymi czynnikami było kłusownictwo, mała populacja, niepewność polityczna. Te czynniki nadal istnieją. W związku z tym no, nie ma mowy o wypuszczaniu ich, oprócz Izraela, gdzie to jest uwieńczone powodzeniem, ale Izrael to bardzo mały kraj i też ze swoimi problemami i tam odbudować ogromnej populacji się nie uda. Panie prezesie, mamy 6-letnią Helcię, która dosyć często nas ogląda i ewidentnie chodzi do lasu z rodzicami na spacer, ponieważ się pyta, czy ten gatunek jest spokrewniony z sarną, bo trochę jej przypomina sarnę naszą polską. Tak, no, jak wszystkie jeleniowate, natomiast sarna to inna zupełnie gałąź rozwoju jeleniowatych, bardziej zbliżona do jeleniowatych Ameryki Północnej, co ciekawe, niż Euroazji. One rekolonizowały Euroazję przez cieśninę Beringa, która była wtedy połączona. Europa była połączona z Ameryką i sarna jest właściwie jeleniowatym Ameryki Północnej, a nie Europy. Przyszła do nas tylko późno, bo dopiero po lodowcach. Natomiast tak, już wiemy, że człowiek jest największym wrogiem tego pięknego zwierzęcia, ale Karolina pyta o naturalnych wrogów. W tej chwili niewielu. No, niegdyś to były pantery, które żyły na terenie Persji i całego tego terenu, aż po Izrael i Turcję. Były tygrysy kaspijskie, które też polowały na daniele. To dwóch największych wrogów. Wilki oczywiście także.
potrafią zagryźć nawet dorosłego Daniela, ale też jest ich już bardzo, bardzo mało, także właściwie został tylko jeden człowiek. W zasadzie mamy tutaj wszystkie nasze osobniki, jak widzicie wyszły do smakołyków, także wszyscy potraficie liczyć, więc możecie policzyć, dodam tylko, że ten z rogami to jest samiec, pozostałe to samice. No tutaj też jest różnica w porożu, bo to nie rogi u jeleniowatych są poroża, rogi są u pustorogich. Poroża, czyli wytwór kostny, w tej chwili okryty wyraźnie tak zwanym scypułem. To jest bardzo ukrwiony fragment skóry, który służy do budowy poroża. Tam krew dostarcza wapń, który jest wbudowywany w poroże takiego jelenia. W przeciwieństwie do naszych danieli, gdzie to poroże jest wyraźnie takie łopatowate, to u nich jest troszkę bardziej zbliżone do jeleniowatych, mniejsza łopata, dużo więcej tych odnóg na porożu występuje. Pięknie widać właśnie ten scypuł i widać nawet naczynia krwionośne, które zasilają w wapń tę budowę. I każdemu się nasuwa zawsze pytanie, po co jeleniowi takie robi? Przecież to mu tylko przeszkadza. No, ciężko na głowie, trzeba strasznie dużo wapnia wyprodukować, żeby to zbudować, bo przecież one ważą po parę kilogramów. To jest tylko i wyłącznie do rozrodu. One muszą stworzyć swój harem. Te silniejsze samce z większym porożem mają na to większe szanse. I tak działał dobór naturalny. Dlatego powstały tak wielkie poroża, bo te jelenie są stadne i tworzą haremy. Najczęściej jeden chłop, który ma pod sobą kilka żon, no i swoje geny tam zostawia. Tak jak nasze daniele, jesienią odbywa się okres godowy. To nie nazywa się rykowisko u danieli, tylko bukowisko, bo one nie ryczą, tylko buczą. No te też mają bukowisko i jesienią słychać tutaj samca jak buczy. Czyli Helu, droga oraz Maju już wiecie, jak odróżnić chłopaka od dziewczyny. Mamy też pytanie o stopień zagrożenia tych danieli. No to jest krytycznie, nadal krytycznie zagrożone wytępieniem, czy najwyższa przed wymarciem. Najwyższa kategoria. No już Helu też pyta się, odgłosy też mamy. I teraz jeszcze Natalia pyta, jak a długo i daleko mogą biec. Też mówią. Też mówię. A ja słyszałam kiedyś. Mówią, tylko na widok opiekunów. Na łanie, która sobie wydaje ten dźwięk, mówi się, że ględzi. Bo to rzeczywiście jest takie ględzenie. No jakie ględzenie, no. To że kobieta, to zaraz ględzi. Byki buczą. Warto pamiętać. Trochę niesprawiedliwe. Czy potrafią skakać? Pyta o to Agnes. Nie są doskonałymi skoczkami. Potrafią przeskoczyć około 1,5 metra. W razie potrzeby pewnie i 2 metry przeskoczą, ale to nie jest ich specjalność. Nie biegają na długie dystanse. Raczej polegają na swoim ubarwieniu, które doskonale maskuje. Odbiegają 20-30 metrów i starają się ukryć gdzieś w roślinach. Wtedy słońce przechodzące przez korony drzew też tworzy takie plamki. I dlatego te plamki je znakomicie maskują. Zorza, każdy może zadawać pytania, nie tylko dzieciaki. A teraz mamy właśnie takie pytanie od Joaśki. Czy Daniel Bezopotamski też występuje w innych odmianach, tak jak Daniel Europejski? Nie. I czy czasami rodzą się w szacie białej lub czarnej? Na razie nie mieliśmy nigdzie odnotowanego takiego przypadku. One zachowują swój skład genetyczny dzikich zwierząt i nie dążymy do tego, żeby nawet takie jakieś rasy produkować, bo to nie jest zwierzę udomowione w żadnym stopniu. Jest to zwierzę, które powinno żyć i wyglądać tak jak kiedyś. A jak długo mniej więcej trwa życie takiego Daniela? No, maksymalnie do 20 lat, ale z reguły 15-letnie to są już bardzo stare. Słuchajcie, ten najmniejszy u nas osobnik to jest ten, który się urodził w zeszłym roku, więc maroczek. Maroczek, one dość szybko rosną, w drugim roku już to osiągają dojrzałość płciową i samice już rodzą. Samiec swój harem zaczyna tworzyć w wieku 5-6 lat dopiero. On musi urosnąć, musi się zrobić silny, żeby w tej konkurencji innych silnych samców coś osiągnąć. Wiemy, że najczęściej rodzi się jedno. Co matka robi po tym, jak już urodzi takiego malucha i ile się nim opiekuje? No, jak w większości jeleniowatych, znowu nie wszystkich, bo jeleniowate to taka grupa, że wszystko jest takie ogólnie wspólne, ale jest tysiące wyjątków. Mały oczywiście jest cętkowany, tak jak mamusia, i to bardzo mocno cętkowany,
mama go zostawia. Znaczy, przyjmie go, wyliże, nakarmi i zostawia. Przychodzi do niego 2-3 razy dziennie, wydaje specjalny głos. Mały wtedy wstaje, przychodzi, napija się i odchodzi. Młode nie mają wyraźnego zapachu. Mhm. Dlatego jest to dla nich bezpieczniejsze pozostanie w jednym miejscu, w jakimś zakątku, niż chodzenie za matką, gdzie nie ma jeszcze szansy takiej ucieczki. Także jak większość wieloletniowatych, pierwsze 2-3 tygodnie my, jeżeli tu się rodzi u nas mały, to widzimy go tylko jak pije od mamy. A tak to przez 3 tygodnie go w ogóle nie widzimy i na razie i nawet tu u nas na tym dużym wybiegu jest ciężko znaleźć takiego malucha. Proszę mi wierzyć, on się zwinie w kłębuszek, jest niewielki, jest bardzo trudno go znaleźć. Czyli słuchajcie, jak przyjdziecie do nas do zoo w najbliższym czasie, to koniecznie przyjdźcie właśnie tutaj obok terrarium, albo też przy okazji naszej bramy japońskiej, poszukajcie, może Anusz Widelec uda się zobaczyć, może jakiś maluch się pojawił. Tak jak przyjdziecie do zoo, pamiętajcie, obserwujcie, oglądajcie, nie przebiegajcie, bo szkoda, umyka wam wiele pięknych cudów natury. Czasami mamy nawet taki problem, że wiemy, że samica urodziła, a małego nie widzimy, dopiero po paru dniach, o, jest, pije i w porządku. Tak? Po 3 tygodniach zaczyna towarzyszyć już małym, mamie i zaczyna już sam pobierać pokarm, czyli skubać trawkę delikatnie na początek, ale już 3-tygodniowy jest taki ogarnięty, że tak powiem. No, słuchajcie, pytacie, czy zwierzęta rozpoznają opiekunów. Tak, rozpoznają, natomiast przypominamy, że to nie są zwierzęta oswojone, nikt ich nie głaszcze, nie przytula. Też bardzo prosimy nie karmić, bo karmią tylko i wyłącznie opiekunowie. Obok nas jest dwójka takich opiekunów, Aga i Marcin. To oni pod kontrolą sprawdzają, ile dają jedzenia. Wy sami nie rzucajcie, proszę, bo zwierzęta później chorują. Prawda, panie prezesie? Tak jest. Zdecydowanie nasze zwierzęta dostają wszystko, co potrzebują i w takich ilościach, jakich jest to dla nich zdrowe. Wszelkie przekarmianie jest zawsze bardzo niebezpieczne, także prosimy, nie. No, do tego zobaczcie, czy one wyglądają źle. No przecież wyglądają cudnie, po prostu mają piękne figury, takie jakie powinny mieć. Właśnie to jest trudno w zoo utrzymać taką figurę, bo raczej zwierzęta są, mając łatwą dostępność pokarmu, są zawsze w za dobrej kondycji. Nie jest naszym problemem zwierzęta wychudzone, tylko zwierzęta, które mają za dużo mięska i tłuszczu. O, no właśnie, także nie pasiemy, nie pasiemy. A panie prezesie, tutaj dzieciaki też się dopytują o to, czy te zwierzęta, które no, pochodzą jednak z dość charakterystycznego regionu świata, czy one lubią wodę, czy potrafią pływać, czy się kąpią? Wszystkie praktycznie nie znamy jeleniowatego, który by nie potrafił pływać. Wszystkie potrafią, natomiast Daniel Mezopotamski żył na bardzo suchych terenach. To były takie lasy dębu korkowego, zarośla maki śródziemnomorskiej. Bardzo suchy teren i za dużo z wodą nie miał wspólnego. Świadczy o tym też to, że z tej wyspy Dasztenaz nie było zanotowane jakieś ucieczki czy dyspersji tych danieli. One nie bardzo lubią wodę i mimo, że teoretycznie byłyby w stanie przepłynąć i gdzieś indziej zasiedlić to miejsce, nigdy to się z tego co wiemy nie zdarzyło. Chyba, że zostały natychmiast odszczelone. No to też jest taka opcja. Uj. Słuchajcie, zresztą jeżeli jesteście bardzo bacznymi obserwatorami, to zobaczycie u nas w zoo. Jeżeli któryś gatunek bardzo lubi wodę i potrzebuje go do codziennego życia, to jest na wybiegu basen lub sadzawka lub taplowisko. Po prostu. Prawda? Tak jest. No niektóre kochają wodę, inne jej wyraźnie nie lubią. Także to jest bardzo różnie. No i jak się okazało, żyrafa potrafi pływać. Co było wielkim zaskoczeniem. Ostatnio widziałem filmik żyraf, które autentycznie płyną, nie tylko brodzą, bo tam musi być głęboko, żeby żyrafa pływała, tak? Bo głowa jej będzie na 5 metrach wystawać. Ale tam było trochę głębiej i rzeczywiście jest zdjęcie podwodne, że żyrafa płynie. To jest dla mnie duże zaskoczenie. No cały czas matka natura nas zaskakuje, prawda? Część tak, my nawet bardzo niewiele rzeczy wiemy, sięgamy gwiazd, a tak nie bardzo wiemy, co żyje na Ziemi. To na koniec pochwalmy się gatunkiem, który został opisany w 2018 roku. Jest już u nas w zoo, panie prezesie. Liściec ostra. A tak, no mamy, wreszcie na ekspozycji liście. To chyba owady, które opanowały sztukę maskowania się do perfekcji. Są dosłownie jak liście, odtworzone mają wszystko na swoim ciele, łącznie z tym użyłkowaniem. No,
grupie straszyków, to jest ta grupa patyczaki, liście, straszyki, co roku odkrywa się kilkadziesiąt nowych gatunków. Po prostu każda wyspa w Indonezji, na Filipinach, w ogóle w południowo-wschodniej Azji, po Nową Gwineę i otaczające wyspy ma swojego własnego straszyka. Nieraz są one bardzo dziwne, no ten akurat pochodzi z wyspy Peleń, niedawno odkryty, niedawno opisany, no będziemy próbować je hodować, bo dla nas też jest ważne, żeby nie hodować po prostu liścia, tylko takiego, który jest z małej wyspy, bo wyspy są najbardziej zagrożone. Wycięcie tam lasu na takiej wyspie Peleń to może trwać raptem 5 lat i tych liściów nie będzie. Także będziemy je tu hodować, zobaczymy co wyjdzie. Słuchajcie, one już są na ekspozycji, więc jak będziecie, to poszukajcie. Naprawdę warto niezwykłe zwierzę. A jest czego szukać, bo naprawdę. Trzeba mieć bystre oko. Trzeba mieć oko i to jest no, idealna mimikra. Dobrze, my się powoli żegnamy. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy, zoo jest otwarte. Więcej nowości już wkrótce. Tak jest. Pa!